jedziemy sprawdzić, jakie tradycje bożonarodzeniowe są na Ukrainie. Mieszka tam 8-letnia Masza. Jak wszystkie dzieci, uwielbia Boże Narodzenie, ale musi czekać na nie 13 dni dłużej niż dzieci w Polsce. A to dlatego, że święta na Ukrainie, gdzie dominuje prawosławie, obchodzone są według kalendarza juliańskiego, czyli starszego niż nasz. Takim sposobem Masza zasiada do Wigilii nie 24 grudnia jak my, a 6 stycznia. Przy wigilijnym stole jej rodzina, tak samo jak w Polsce, składa sobie życzenia, jednak przy tym nie dzielą się opłatkiem, a prosforą, czyli maleńkim chlebkiem wielkości piłeczki ping-pongowej, podobnym do babki, wypiekanym z mąki pszennej na zakwasie i drożdżach, bez użycia żadnych dodatków, na przykład soli. Po uroczystej kolacji Masza ze swoimi rodzicami i cała jej wioska wybiera się do cerkwi, czyli do kościoła, aby tam modlić się i śpiewać kolędy przez całą noc. Do domu wracają dopiero nad ranem, aby zjeść świąteczne śniadanie i rozpakować prezenty, które przyniósł Dziadek Mróz. Na Ukrainie w Boże Narodzenie składa się życzenia mówiąc: Christos narodil se.